Cześć, ja jestem Kubaci i pokażę Wam przewidywania największych upgrade'ów w FIFA 20. I mam dla Was wyzwanie, jeżeli w ciągu godziny od dodania tego filmu wbijecie 300 apek w górę, to już pojawi się kolejny odcinek. Oraz przypominam, że za 800 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 90 apek w górę dodatkowy załącznik w kolejnym odcinku. Tutaj macie pokazane na stronie 5 osób, które zostawiły subskrypcję na moim kanale, które pozdrawiam. A jeżeli Wy chcecie się pojawić w kolejnym odcinku, to koniecznie zostawcie subskrypcję. A teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem jest Alexander Arnold, który rozgrywa świetny sezon i powoli staje się jednym z najlepszych bocznych obrońców w lidze angielskiej. Anglik pomimo tego, że jest bardzo młody, często gra w pierwszym składzie i udowadnia, że trener słusznie stawia tego zawodnika podczas meczów. Piłkarz ten w 100% zasłużył na upgrade w następnej FIFA. Według mnie dostanie on upgrade o 3 i wtedy jego overall będzie wynosił 81 i jego karta będzie wyglądała coraz bardziej ciekawie, a jego karty specjalne w następnej FIFA mogą wyglądać lepiej nawet od karty Walkera. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym zawodniku i czy według Was młody Anglik zostanie kiedyś najlepszym bocznym obrońcą w lidze angielskiej. Następnym piłkarzem w dzisiejszym odcinku jest Rakitic. Chorwat jest jednym z lepszych pomocników na świecie i chyba mogę powiedzieć, że na ten moment jest top 3, jeżeli chodzi o pomocników w lidze hiszpańskiej. Zawodnik ten jest pewnym punktem w środku pola FC Barcelony, rzadko popełnia błędy i pomaga dumie Katalonii w zdobywaniu ważnych punktów. Strzelił on w tym sezonie 5 bramek oraz zanotował 9 asyst oraz rozegrał wiele świetnych meczy w tym sezonie. Jego obecny sezon jak najbardziej zasługuje na upgrade w następnej FIFA. Według mnie będzie wynosił on 2 i jego overall będzie wtedy wynosił 89 i karta będzie wyglądała naprawdę bardzo ciekawie. A Wy możecie napisać w komentarzu, czy według Was zasługuje on na upgrade w następnej odsłonie FIFA. Teraz nadszedł czas na De Ligt, piłkarz ten ma 19 lat, a już staje się jednym z najlepszych obrońców na świecie. A największe kluby na świecie będą walczyć o tego zawodnika w najbliższym letnim okienku transferowym. Holender bardzo pomaga, a jak stoi w drodze po wygraniu Ligi Mistrzów oraz oczywiście przyniesie on do Mistrzostwa Holandii swojego klubu. Strzelił on w tym sezonie 6 bramek oraz zaliczył 4 asysty, co jak na obrońcę jest bardzo dobrym wynikiem. Do tego warto dodać, że bardzo rzadko popełnia on błędy w defensywie i na tej płaszczyźnie jest bardzo pewnym punktem. Według mnie Holender w następnej chwili dostanie upgrade o 2 i wtedy jego overall będzie wnosił 85, a jego statystyki będą wręcz genialne. Napiszcie, jaki według Was overall powinien on mieć w następnej FIFA. Kolejnym zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest egipska gwiazda, czyli Salah. Zawodnik w tym sezonie radzi sobie tak dobrze jak sezon temu, jest on raczej pewniakiem, jeżeli chodzi o upgrade'y w następnej FIFA. Piłkarz ten w tym sezonie strzelił 25 bramek oraz zaliczył 13 asyst, jak na realia Ligi Mistrzów oraz Ligi Angielskiej jest bardzo dobrym wynikiem. Staje się on powoli jednym z najlepszych zawodników na świecie oraz bardzo wiele ekspertów porównuje Salaha do m.in. CR7 oraz Messiego, a to coś oznacza. Według mnie dostanie on w następnej FIFA upgrade'a o 1, jego overall będzie wnosił 89 i karta będzie wyglądała jeszcze lepiej niż o tą chwilę, a Wy standardowo napiszcie, czy według Was Salah zasługuje na upgrade w następnej FIFA oraz dodatkowo napiszcie, czy znajdzie się w Team of the Year w następnej FIFA. I ostatnim zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk może nie rozgrywa tak genialnych sezonów jak na przykład rok temu, lecz cały czas gra on na bardzo wysokim poziomie i według mnie na spokojnie mógłby on dostać upgrade w następnej FIFA. Tutaj tylko narzuca się pytanie, czy w następnej FIFA dalej Messi i CR7 będą mieli taki sam overall, bo trzeba przyznać, że Messi rozgrywa o wiele lepszy sezon od Ronaldo. Lecz mi wydaje się, że w takim przypadku jej dałaby upgrade w następnej FIFA obydwu zawodnikom i obydwoje mieliby overall wynoszący 95. Napiszcie w komentarzu, czy dla Was Portugalczyk zasługuje na upgrade w następnej i czy powinien mieć on FIFA 20 taki sam overall jak Leo Messi. A jeżeli Wy chcecie zobaczyć, jaki upgrade według mnie powinien dostać Messi w następnej FIFA, to zapraszam Was do drugiego odcinka z tej serii. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, przypominam, że za 800 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każde 90 apek w górę dodatkowy zwolnik w kolejnym odcinku. Napiszcie, jakiego zawodnika mogę dać do kolejnego odcinka oraz jaki odcinek z tej serii chcielibyście zobaczyć jako kolejny na moim kanale. A teraz nie przedłużam, dziękuję Wam za oglądanie, cześć!